Co byś chciała jeszcze zrobić, jeżeli chodzi o branżę, nazwijmy to właśnie blogowania o modzie w Polsce? Może własny kanał TV? Właśnie to jest mój plan na 2012 rok. Kanał TV, w sensie swój program. Czy coś jeszcze, na przykład, nie, chciałabyś stworzyć może własną markę ubrań Oj albo własną linię nie. kosmetyków? Dostaję jakieś takie propozycje, O czy nie nie. chciałabyś stworzyć limitowanej serii na przykład ubrań. I ostatnio była taka śmieszna, ale dużo, dużo blogerów dostało, nawet kominek i nawet kolor. Kominek dostał? Chciałam to tak jakby Sukienki? wyjść, no. Dedykowana sesji. Nie. Nawet można było mieć kominki, wiesz, z logiem na przykład mojego vloga. Poczekaj, poczekaj. Ochona. Nie, to jest coś okej, okay. Ale to ktoś polecił. No dobrze, ale nie, no serio odrzucasz takie propozycje, żeby firma do ciebie Jakby. przychodzi i mówi: Elizo, będziesz miała A to własną zależy jaka serię. firma. Jak ja widzę, że ona No, pisze Gucci do przyjdzie, wszystkich no. blogów, A, w tym no sensie. to Czyli sorry. twojego niezłych talent. Dlaczego? Nie Dlatego jest. to odrzucasz? Tak. A, No, bo jak blogerzy tylko do lubią być ciebie. traktowani No, indywidualnie. oczywiście, że tak. Ja też Dlatego ja odrzucam. czekam na coś takiego właśnie. Czyli Eliza czeka na jedną firmę, która nie napisze do wszystkich blogerek Tylko do modowych, mnie. tylko do niej. Halo, pani od wysłania maili w tych firmach. Zrozumiały? No. Dobrze, czyli tak, program telewizyjny, własna linia ubrań lub kosmetyków, jeżeli to będzie adresowane do ciebie. Czy coś jeszcze? Na przykład może chciałabyś wybić się trochę poza Polskę. Na przykład Poza blogować po angielsku. Polskę? Nie masz takich ambicji? Ja skromna dziewczyna, Tak, jest skromna dziewczyna z Aha, Polski. co ja tam znam się w tym dużym świecie. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o branżę, taką normalną, zwykłą branżę modową w Polsce, tak? Czy oni na was patrzą, te wszystkie paprockie, zienie i tak dalej, jako ludzi, którzy w ogóle się na tym znają? Czy to są dla nich jakieś takie efemerydy, które w ogóle zapraszają was na te swoje pokazy, wychodzicie? Tak, Czy się zapraszają. tam przebijacie w Zapraszają kolejce i o wydaje mi kurczaka się, koło że Dody? inspirują się blogami, bo nawet jedna blogerka stworzyła linię bluz i t-shirtów dla paprocki brzozowskiej. Polka? Polka. Wow. Kolejna jakby bardzo, bardzo często publikuje na swoim blogu ciuchy jednego właśnie z Okej. projektantów. Wydaje mi się, że to jest, że blogerzy i projektanci to jest jakaś taka fajna relacja. Czyli nie ma takiego hejtu między nimi? Nie. Oni was zauważają, może nie chcą za bardzo mieć sytuacji, w której wy będziecie przyćmiwali ich blask, ale tak naprawdę chcą, żebyście gdzieś tam się kręcili. Co, Tak. jesteś zapraszana? Serio, byłaś na kilku takich pokazach? Tak. Stoisz tam koło tego wybiegu, masz sałatkę tutaj, wachlarzyk i to mówisz: o, super, fajne, fajne, albo nie, fajnie, fajnie. Nie, znaczy to jest właśnie ta różnica, bo za granicą blogerki siedzą w Pierwszych pierwszych rzędach. rzędach. A w Polsce? A w Polsce niekoniecznie. W Polsce w pierwszych rzędach siedzą celebryci. Mój blog jest taki normalny. I moje stylizacje są normalne. Osiągalne przez normalne osoby, tak? Dokładnie. I każdy To nie może jest się takie zainspirować. koturne, Tak, tak? to nie Albo są jakieś takie takie. koturne. To nie są, nie wiem To nie co. jest hot kitty. Tak, albo jakieś w ogóle ćwieki, jakieś takie straszne, wiesz, Aha. jakieś gotyckie, w ogóle nie Aha. wiadomo jakie rzeczy. Tak, i to jest coś, co może ubrać każda dziewczyna na co dzień. Każda normalna Polka w wieku. Ile masz lat? Zdradzisz? 22? Boże, 22 lata, w tym wieku można tak się ubierać. Super, czyli jesteś Ale nie tylko w wieku wyrocznią. 22 lat, bo na przykład dostaję bardzo miłe maile, że pisze mi właśnie dziewczyna studentka i że ona tam czerpie inspirację z moich Aha. stylizacji, ale też jej mama na przykład, która ma 40? To jeszcze okej, to jeszcze okej. Nie, to Nie w no, moim wieku jest ta mama, w związku z tym. Ja rozumiem, że no, może się wiesz, ubierać że tak. naprawdę one są takie uniwersalne i mi o to chodziło, stworzyć coś takiego normalnego. Nie chciałam pokazywać, że jestem jakaś niesamowicie mega oryginalna, bo taka nie jestem. Są w ogóle jakieś uznane blogi poświęcone modzie męskiej w Polsce? Są. Wymienisz jakieś dwa, trzy przykłady? Czy Mr. Jest. Vintage na przykład jest czymś, co jest uznane za coś fajnego? Tak. Okej, To okay, już bo ja jest lubię bardziej ten taki blog. profesjonalny. Aha, profesjonalny, dobra. Wydaje mi się, że jest bardziej profesjonalny i jest przeznaczony właśnie do dojrzalszych Pozdrawiam, naprawdę czytam. Nie mężczyzn. znam ciebie, ale podoba mi się to, co piszesz, i nie Bardzo stylizuję się, ale jest wartościowe okej. treści. Nie wiem, czy ty podzielasz mój pogląd, ale w Polsce panowie ubierają się na razie tak sobie. Znaczy, w dużych miastach w Warszawie, w niektórych rejonach typu modne knajpy, kluby Aha. wokół na Tak, przykład masz Placu rację. Zbawiciela, okej, okay. Natomiast jak widzimy, wiesz, tak średnio na jeża, to polar, buty, trapery, tak, jeansy Dokładnie 30 tak numer za jest. duże, czapa na uszy i jedziemy, tak? Ja prowadzę bloga drugiego, Aha. Lubię street fashion. Okej. I chodzę z przyjaciółką I po cykasz lubelskich fotkę. ulicach i wyszukuję fajnie ubranych ludzi. I
Powiem ci, że na 10 damskich jest jeden fajnie ubrany facet. Uh-huh. Jest strasznie mało fajnie ubranych facetów. Panowie, zmieńcie się na Boga, czytajcie blogi modowe. Weźcie, kupujcie sobie te ciuchy, już nawet nie w tej Zarze, tylko w czymś innym, ale... No właśnie, pytanie jest takie. To kilka osób mi powtarzało, ja zawsze z tego się podśmiewuję, ale może to przy okazji tej naszej rozmowy postaramy się ten mit rozwiać albo go potwierdzić. Uh-huh. Czy jest tak faktycznie, że nie mając dużej ilości pieniędzy, mogę się ubrać? W sensie nie wiem, czy byłabyś w stanie mi powiedzieć, doradzić jakąś formę zakupu dodatków, też głównych części garderoby, powiedzmy w wysokości, nie wiem, w budżecie 500 zł, tak, w odległości tutaj, nie wiem, 2 kilometrów od nas, żebyśmy poszli do sklepów, ty mi pokażesz, że mogę kupić to, to i to, i to nie będzie kosztowało seterek, wiesz, Lacoste, tam bluzeczka 800 zł, tylko po prostu kupimy coś, czy ja sobie kupię i będę w tym wyglądał normalnie, tak? Mhm. Czy faktycznie jest to kwestia gustu, czy posiadania kasy w Polsce? No oczywiście, że kwestia gustu. No za 500 zł to akurat można się naprawdę fajnie ubrać w sieciówkach. Aha. Chociaż niekoniecznie w sieciówkach, bo są blogi, gdzie dziewczyny wyszukują fajne ciuchy na przykład w second handach. No właśnie. To są naprawdę fajne ciuchy i czasami są jakieś designerskie, skupione za 8 zł. Nigdy nie byłam, ale chcę się wybrać, bo... Nie byłaś nigdy w second handzie? Nie, nigdy nie byłam. Polecam, bardzo fajnie. Znaczy w sensie, że nie wiem jak teraz to wygląda, kilka lat temu, może nie ubierałem się, tylko po prostu byłem ze dwa razy patrzeć akurat za to jest za marynarkę na jakąś imprezę. No ja widzę, jakie perełki dziewczyny znajdują, to jest naprawdę kosmos. Tylko polskie second-handy mają ten problem, że one są bardzo ściśle targetowane. W sensie w dużych miastach w większości wypadków nie znajdziesz dobrych, na przykład właśnie za 8 zł nie kupisz koszuli Gucci'ego, bo w dziwnym sposobem ta koszula jest wzięta w procesie przebrania i wystawiona potem na Allegro. Ale najlepsze jest to, że ceny właśnie w second-handach poszły w górę. Bardzo. Odkąd właśnie jest taki szał na ciuchy vintage, więc... No ale jak za 500 zł naprawdę można się fajnie ubrać. Jaką masz szafę w domu? Jakiej wielkości? Czy szafa, czy wielkość znaczy, szafy może inaczej? Jak duże masz mieszkanie? Mam 3 szafy. O kurczę! No i czyli tak, czwartą próbuję zająć moim facetem. Szafa na paski, szafa na buty. Na garderobę dzienną, tak? Nie. Okay. Buty trzymam w pudełkach. Czyli masz zamiast książek w domu masz pudełka od butów. Nie, książki też mam. No sporo tego jest. Czyli dużo, okej. Okay. Właśnie się zastanawiałem, jakiego typu trzeba mieć w domu przestrzeń, żeby być osobą, która pisze o modzie, ubierać się w to wszystko? To może tak ci się wydaje, bo ja, jak już mówiłam, szybko nudzę się ciuchami. Aha, oddajesz te ciuchy? Sprzedaję. Sprzedajesz? Sprzedaję. Gdzie sprzedajesz? Na Allegro? Mhm. I ludzie kupują ciuchy od fashionelki? Tak. Był taki okres, czyli masz swój brand tak naprawdę. Dokładnie tam metkę by fashionelka. Robiłam taką wyprzedaż na Allegro i to była taka duża sprawa, bo dużo wcześniej jakby przedstawiam ofertę, ceny, rozmiary. Kurteczka, i dziewczyny mogły się przygotować. Aha. I czyli trzepiesz hajs na sprzedaży. Tak, 19 godzina. Sprzedajesz w e-commerce po prostu. I sprzedawałam tych ciuchów po takich cenach, jakie kupiłam. To było dużo tańsze, no bo to było używane. Rozumiem. Ale nadal. Ale nadal. I na przykład... Okay. No bardzo fajna sprawa. Jakoś tak zaprzestałam tego, ale chyba czas do tego wrócić. Ale piękne było to, że te ciuchy znikały po prostu w sekundzie. No słuchaj, no bo masz brand, jesteś znaną osobą. Nie wiem, czy bym kupił coś po osobie, którą... po kominku na przykład. Sorry Tomek, ale na przykład, nie wiem, no pióro wieczne, którym Grzegorz Maczak podpisywał umowę inwestycyjną tam w jakich bankach kapitał. No chyba tak, myślę, że to by mi się gdzieś tam przydało. A dużo dostajesz takich gratisów od różnego typu firm, takich niezobowiązujących w ciągu miesiąca, typu Panie Elizo, tutaj jest taka na przykład marynareczka, gdyby Pani jej napisała, to bylibyśmy wdzięczni, ale oczywiście nie. Aha. No sporo tego jest. Jakby... To też nie jest tak, że jak ktoś mi coś takiego wyśle, to ja to nie napiszę, tylko... Okej. Okay. Ale czujesz się zobowiązana? Nie, w ogóle. Ale ostatnio dostałam bardzo, bardzo fajny, miły prezent. W ogóle nie spodziewałam się i nawet nie wiem, skąd oni mieli mój adres, ale to może jest właśnie w kwestii tego indywidualnego traktowania blogerów, że dostałam dwie koszulki i było bardzo, była taka kartka, że fashionelko, mimo tego, że nosisz torebki droższe od PC, to wciąż szalenie nas inspirujesz. Na przykład coś takiego, wiesz? Na przykład druga blogerka też dostała coś takiego, też takie spersonalizowane. I to działa. Tak, i to mnie rozczuliło, naprawdę. To było słodkie. Super. Myślę, że
postawa Lizy, jej sposób podejścia do tego, co robi, jest na tyle fajna, że może zachęci niektóre osoby do tego, żeby troszeczkę pomyśleć o tym, żeby zarabiać na swoim hobby, bo umówmy się, że poza tym, że Liza bawi się w tym, co robi, tak naprawdę również na tym zarabia i podejrzewam, że niemało, bo z tego, co mówi, blogowanie o modzie to nie jest zadanie dla osoby, która ma złotówkę dziennie na przeżycie. Niemniej jednak chciałem Was zachęcić do tego, żebyście pomyśleli, że być może na tym, co Wam się podoba, co robicie i co uważacie za swoje hobby, też można zarobić i zrobić z tego po prostu swoją pracę. Dziękuję bardzo, Elizo. Dziękuję. Mam nadzieję, że uda się spełnić Twoje plany, które sobie postawiłaś na ten rok. A być może również zobaczymy Elizę niedługo w jakimś programie TV. Miejmy taką nadzieję. Dzięki. Dzięki.